Jest dzisiaj 8 sierpnia, na Łódź kwitnie, ale ja chciałem pokazać kilka pustyni dla pszczół. Tak wygląda jedna z kilku pustyń. Proszę zobaczyć, tak się przyjrzeć. Ogólnie tego jest tutaj bardzo dużo, nie chcę powiedzieć brzydko. O, teraz pokażę wam drugą. Tu jest druga. Tam rosła pszenica. Ogólnie tu jest teraz tego w ogóle, rok temu jeszcze tego tutaj nie było. Chodzi mi o tą kukurydzę. Ale ogólnie teraz to ludzie myślą tylko o zyskach dla siebie. Dużo ludzi myśli o zyskach dla siebie, nie myśli o takich zwierzątkach, no jakby owadach, no nie zwierzątkach, ale owadach, jak pszczoły. No pewnie ktoś pomyśli sobie, a pewnie pszczela chce sobie zarobić, no i pewnie każe komuś sadzić kwiatki. No to jak nie dla pszczoły miodnej, to jeszcze są przecież trzmiele i dzikie pszczoły. A jak wiemy, dzięki pszczołom i innym zapylaczom mamy jedzenie. No właśnie tak to wygląda. Jeszcze chciałem wspomnieć o tych pustyniach. Są jeszcze pustynie na przykład koło naszego domu, jeżeli ktoś po prostu sobie tak lubi, żeby ma równiutko trawę, wysiecze sobie ładnie, wszystko jest zielono, ładnie, ale bez kwiatów, żadnych tam, bo nie chcę mieć jakichś chwastów, żadnych mniszków nie rośnie tam, ani po prostu jakieś tuje, po prostu żeby ładnie wyglądało, ale żeby ładnie wyglądało, to też można posadzić kwiaty, czy coś w tym rodzaju. Nie mówię, że wszyscy tak robią, ale dużo osób teraz na wygląd stawia. Wygląd też jest ważny, ale można by pomyśleć nie tylko o sobie, ale też na przykład o pszczołach. Tutaj, proszę zobaczyć, tutaj w tamtym roku jeszcze było bardzo dużo nawozi. Tutaj, gdzie rośnie ta kukurydza, to była sama nawóz. A teraz, proszę zobaczyć, tylko tutaj przy torach zostało. Tutaj, proszę zobaczyć. Po prostu to się zamienia powoli w całe te pola kukurydzy i tego, pszenicy. Nie mówię, że to jest złe, ale po prostu to jest na zysk nastawione. Tak jak większa część. Nie mówię, że ludzie muszą być stratni, tylko żeby też nie myśleć tylko dla siebie. Tyle chciałem powiedzieć. Żeby na przykład ktoś ma ogródek koło domu, to żeby pomyślał też i o pszczołach, i żeby jakiegoś, na przykład widzi, że coś kwitnie, no to żeby chociaż tego zostawić trochę. No tutaj nawóz też mało nektaruje, bo susza jest teraz i teraz nie widać ani jednej pszczoły. Jakieś muchy latają nad tym. Jedynie widzę, jak pyłek noszą rano, a później to już bieda. Dobra, kończę, bo nie chcę, żeby był filmik za długi. No to tyle.